Cześć, witam w 103 odcinku Zasilny. Dzisiaj zbieramy pole numer 47. Można powiedzieć, że od początku do końca. No dobra, także zaczynamy. Na 4 kombajny kosimy. Oczywiście Ideal, Case, John Deere, Class. Dobra, tak żeby sobie tu lecicie już. Ten tu. No i dobra, tam są poblokowani z tego względu, że no, stoją jeden za drugim, tak. Dlatego są poblokowani. Dobra, klas kosi, kosi. To teraz idziemy do John Deere'a. Może pokażę wam tak, wzrost, albo nie jest skład. Okej, tak. Oj, przepraszam. Na początku pokoszę sobie trochę. O, panie, tutaj. Pokoszę sobie John Deere'em. Bo odcinek będzie długi, długi, długi. O, już tylko 8 ery jest zablokowane. Dobra, już nie. Gdzie tam pojechał? Zobaczcie, co tam się dzieje. Szybciutko. O, ten tu jakiegoś pirueta zrobić chciał. To nie wiem po co jeszcze. Muszę się wtedy zjadę. Aha, dobra, on się spina, dobra, on da radę. No i kosimy. To może być nawet dwugodzinny odcinek. Na pewno będzie dwugodzinny, bo to jest 70 hektarów do skoszenia. A jak sprawdzałem sobie wczoraj, mniej więcej, no to mi wychodziło, że mogę skosić w godzinę czasu 40 hektarów na te 4 zestawy, jak cały czas jest odbiór. Tak więc no. Ich sobie puściłem na tym mniejszy kawałek Ideala i Case'a. No tylko, że Case nie w tą stronę zawinął, w którą miał. Myślałem, że drugą zawinie, ale dobra, to się da poprawić. No i tu jest są na dwie dawki nawozu, także troszeczkę słabiej sypie ten rzepak niż na tych wszystkich polach, co sypał. Bo to były wszędzie 3 dawki, a tu jest 2 dawki nawozu są. Tak więc no. Czemu ten tam naokoło jakieś dziwnie jedzie tym John Deere? Nieważne. On sobie tam powoli dojedzie. Klas kosi, kosi, dobra. Klas największą półkę ma dostał. Ale spokojnie, ja tam przyjadę, to będę też kosił. Znaczy ja tak dużo nie będę zbytnio kosił. Bo ja tu bardziej będę biegał sobie po maszynach, ogarniam je. Bo to wszystko. No na przykład. Nie wiem czemu odłączyłem header. Misklik zrobiłem, palec mi zszedł. Chciałem A kliknąć, a nie Q. No na przykład oni już się tutaj poblokowali. Dobra, to zrobimy tak. Wysypię go tu. Tutaj go wysypię. I puszczę sobie tego Ideala dalej znowu. No i niech sobie on to kosi powoli. Bo chciałem na początku w tą stronę tak puścić ich. Ale stwierdziłem, że to nie ma sensu. Że tak będzie chyba lepiej, jak koszą w tą stronę. Snapy się później pootwiera spokojnie. No i dobra. Myślę, że ten 103 odcinek na piątek, czyli dzisiaj na zakończenie roku szkolnego, idealny. Taki dwugodzinny. Na rozpoczęcie wakacji. Bo jak już dzisiaj chcę, planuję rzucić. Czy ten ostatni odcinek coś inny nagram dzisiaj? Ten 104? Nie wiem. Jak nie dzisiaj, no to jutro go nagram, proste, nie? O, klasik jeszcze ze mną widzę na dole.
Zobaczymy, czy podjedzie, czy będzie tak jak zawsze. No, czyli jednak podjechał, dobra. Dobra, co na dole go wysypie. Niestety te przyczepy są takie trochę dziwne, że nie da się tak zbytnio w locie nimi sypać. Są tak długie, że cosplay trochę ich nie ogarnia, ale to nieważne. No już sobie chwilę postoimy, no. Proste. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby się chwilę zatrzymać. O. Dobra, czyli on stoi tak. Nie, bo myślałem, że ten. Myślałem, że inaczej stoi. Wiecie? No bo to tak na mapie wygląda, jakby stał w rzepaku. Ale jednak nie stoi w rzepaku. Chodź, misiu! No. No dobra, idę. Dobra, także już się mutuję na chwilę. Dobrze. Co tam się już blokują? Dobra, ten syn tu kosi na razie. Chyba mnie nie interesuje. Tutaj coś się stało. Kurde. Trzeba tego trochę podnieść. No i dobra. Elegancko idzie.
Elegancko. O jest, co tu się stanie? Dobra, jakoś to szybko trzeba skoczyć w miarę. Kawał pola. Rywol mi tu nie zalegał. Wtedy... No, trzeba to skosić szybko. Jakby w miarę krótkie ci nie wyszło. No i dobra, poszły szybkie i wściekłe. Ten to w ruch się ładował, nie wiem po co. Ile tu jeszcze przejazdu zostało? 2, 3 jeszcze przejazdy chyba. 3 albo 4. Potem tam... No i widzi tam... się tu blokują. Każda coś się blokuje i to tak to jest wtedy. Serio, 3% mu zbrakło? Można i tak, no. I elegancko idzie to kosze. Piątek dzisiaj. Na jutro myślę, że będzie chyba kolonia. Na niedzielę myślę, że będzie może Wola Brunowska albo Feldbrun, ale chyba Wola Brunowska i potem Feldbrun. Wtedy na poniedziałek by wyszło się na ostatni odcinek. Więc myślę, że mam to w miarę spoko ogarnięte. Ten granfik. No moje oko jest spoko. Czyli tutaj na puchedera będę chał. Dobra, gdzie bym to trzeba będzie wysuwać? Trzeba zobaczyć... Aha, bo on się tu zablokował, bo tu są silencje. No i biny mam tutaj. Co już prawie 2 miliony jest, czyli 300 ton jeszcze tu wejdzie. Znaczy, no nie, no 200 ton jeszcze tu wejdzie. A potem... reszta trzeba będzie tu wysuwać. Nie ma innej opcji. Muszę iść tutaj na bina, bo on się nie wykręci. I muszę mu pomóc. To tak zawsze tutaj jest spokojnie.
Zrąbałem to. No bo miałem mu przeciążyć, przepchnąć, a nie cały ciągnik, dobra. Nie wyszło tak, jak to miało wyjść. Idę do 9x na szybko. To nie wiem, gdzie on stoi. No i elegancko. Powoli idzie to koszenie. Ale to będzie mega nudny odcinek chyba dla was. No ja nie mam, nie wiem. A jak to na mapie wygląda? Bo muszę zobaczyć, jak to. A dobra, to jest tutaj pełny. 1050 jedzie, dobra. Te się wysypują. Nie wiem, co robi idealu jeszcze. No nie, no co za przygód. Czemu on tego nie chce gościć, przecież ma tyle miejsca? Znowu ta chora pozycja do sypania. No nie wiem, co tu się dzieje. Na 2-3 razy to będzie? No na 2 razy, także los. No i elegancko, jedziemy. Trzeba to skosić jakoś w miarę szybko, tą połówkę i zacząć kosić tamtą większą połówkę, tam gdzie kras kosi, bo że tam już chyba sobie żądiera wypuszczę. Będę sobie obserwował, jak koszą. Będzie to chyba najlepsza opcja. Tak mi się zdaje. Mamy ile minut koszenia? 16 hektarów, a mamy 23 minuty. Jeszcze na liczniku zobaczę, czy na pewno są. Dobrze. To czemu ten... Ten też agent? Czy niepotrzebne są te takie
duperelki. Gdyby nie te duperelki, to on wyjechał na chilku. Dobra, wysypię tego Jundira tutaj. Go puszczę tutaj, nie kosi. Złapmy się, spali dobrze. Mamy jak pan prezent? Wymyślony? Nie. Szybko. Albo zadzwoń i powiedz. Belkę siana. Co? Siano chcesz? Jakie? No, no jakie siano je? No, na łące. Na samochód zbierasz? Ja? Nie wiem. Wiesz, co trzeba mieć prawo jazdy na ciągnik, na samochód. Tacka musi się spytać, no to on coś więcej na ten temat wie. Nie, no my w szkole tylko jazdę mieliśmy. No ale resztę musimy opłacić, ja sami? No, chyba tak. Egzamin. No i elegancko skoszone. Myślę, że w tą stronę go na razie puszcz. W tą stronę chyba puszczę tego Jundira, niech tutaj kosi tak. No dobra. Myślę, że to wyrówna. I potem zobaczę, co dalej. To wyrównać na pewno trzeba. Nie ma takiej innej opcji.
Masz taka góra, że gender daje rady? Dobra, niech on to podjedzie, się to wysypie. Dobra, ten kosi, ten stoi pełny. No, czyli jakoś ubywa pole. Tutaj klasik sobie kosi. Rób łóżko, bo dziadek idzie. Warto. To już teraz? Jak to tu wygląda? A, bo oni się dopiero sypać będą, dobra. Masz... tak... powiem, że już 26 minuty. To miał być normalny odcinek, też jest 5 minut i by było koniec. No tak jeszcze z godzina będzie go do korzenia. Jeszcze godzinkę i będzie skoszony pole. No bo tutaj te długie są koszone. Klasy to sobie ładnie działa. I tak tutaj idealnie to skoszy, to też już będzie duży przeskok. Tak więc, no, teraz już raz, dwa pójdzie. Tak ładny kawał jest skoszony na ten czas. Gdybyśmy jechali 10, to na pewno tyle by nie miał skoszony. Byśmy nie mieli. No, a tu był dosiewany rzepak późnym jesieniem, czy tam już środkiem jesieni i nie wyszedł. I takie ślady tylko zostały zasiane. Niestety. Myślałem, że będzie ładne całe pole do koszenia. Takie tu, tutaj bez tych dziwnych rzeczy, ale jednak się nie udało. Wziąć to pojazdu. No i dobra. Ostatnie żniwa na tej mapie. Jakie to cudowne uczucie, że ostatni raz zbieram tutaj plony z tego pola. Z tego pola pierwszy raz, ale z tej mapy ogólnie. No i dobra. Sobie tu wysypię i będzie miał pełny zestaw. Będzie musiał chęć się wysypić. Ale ten się przecina. No jak tutaj ma fendzik. Fendzik ma 30 minut, dobra, się jeszcze jeden zbiornik zmieści. A tutaj klas, powiem wam, że ładny kawał wykrosił. No dojedzie do końca i będzie zawracał i znowu fend będzie musiał jechać tutaj. Brzmią spokojnie. No a ten tam pełny pojechał. Ten 40% ten podjeżdża. To gdzie jest wtedy 9x jest to dobra. I myślę, w którą stronę go puścić, ale chyba w tą go puszczę tutaj do tego. A ideala się wtedy do tego, od tej strony puści i to wtedy środka, nie? Myślę, że to będzie taki najlepszy sposób. Myślę, że tak trzeba będzie zrobić. Ile tam ma... 8R ma 46 ton, 10 to będzie 56. No to po tym zbiorniczku już będzie jechał łopot. Dobrze, nie zdążył walnąć, tylko czyli dobrze, że nie wjechał we mnie, tylko to tak. Puknął leciutko. Dobra, 11 ton stanę. Się wysypie. Będzie po. I potem rządy pójdzie sobie wysypać to już.
ten jak tam ciągnie tym klasem. Dobra, także fen też będzie pełny już drugi raz w tym odcinku. Mamy 30 minut. No tak, mamy 30 minut koszenia, bo od początku odcinka walimy. A skosiłem 25 hektarów prawie. To 50 hektarów wychodzi, że niby mam skosić. Zrobimy tak. Nie chcę się czekać te 3%, tylko wyślij kierowcę do domu. Niech se jedzie. Fendzik też już jedzie. Tak, Fendt już też pojedzie. Tutaj czekam na Case'a. Case jest tu, dobra. Idealnie się sypie. Dobrze, elegancko. Podoba mi się to. I dalej leci. Ja się szybko teleportuję do klasa. Dobra, później go ogarnę. Case jest ważniejszy. Case jest ważniejszy, niech on się... Żeby się wysypał case. Jak się case wysypie, to wtedy już będzie bardzo dobrze. Wtedy już pojedzie do tego, do case'a. Musi się wysypać kombajn. Tak więc to jest bardzo ważne zadanie w tym momencie. Dobra, mam chwilę czasu. Tego tutaj postaram się ogarnąć. Więc on tu... Co on tutaj ćwiczy? Dobra, brak kombajnu zasięgu. Sobie to nawija powoli. Sobie kosi. Sobie zawraca. Sobie tutaj wysypuje. 12 na zegarze. No i teraz będę musiał do zimy przebijać czas. Także te 2 miliony to on trochę... Jakby 2 miliony sprzedać tego rzepaku, to trochę zajdzie. Dobra, idę tu zobaczyć, bo to jest najdłuższy zestaw. Nie, chociaż John 8R jest dłuższy, 8R jest dłuższy. Ale on wiem, że się tu nie wykręci. Do Giansu nie chciałem się wchodzić na ten ostatni odcinek. No bo nie było to opłacalne. Dobra, ten się tu wykręci. Dobra, czyli już mam wyjść. No dobra. Zemka sobie jedzie. Fendik sobie jedzie. Ten... Kejsik sobie stoi pełny już. Ideal jeszcze muci. Chociaż ten Zara pewnie dojdzie do końca zawrócić, będzie John jedynego podjeżdżał. Dal ma tutaj dwa przejazdy jakieś. Dwa nie, głupi jestem, trzy. Trzy przejazdy. Dobra, ten jest tu. Ten grzeje tu. Fendzie chyba paliwa nie wlałem. A, bo to taki cypel był dziwny i on to... Dobra. O, ten tu zawróci i nie dojedzie do końca. Ten musi swój pokazać, jak zwykle. Bo to wtedy by nie byłoby to samo, jakby nie dał pokazu. Dobra, wiem, że 1050 jest zablokowany, no bo... Przecież teraz może jak tu wyhamował, to może się wreszcie wykręci. Też może to jest jakiś pomysł. Czekaj. O! Prawie. Musiałem go lekko puknąć ręką. No, ale prawie się wykręcił. Dwa miliony 162.
czyli 48 ton wyjdzie. Czyli ta pełna przyczepa tu wejdzie i koniec. Reszta już tutaj. Jakby nie było, to ósemka nie lepiej się złamała tutaj. Bo on tylko tutaj leciutko wpadł przy rym. Musiałem go tutaj leciutko tylko wolnić. A nie, nie mogę iść w ósemkę wtedy. Wiem, że to jest słabo tutaj ten skręt zrobiony przez mnie, ale... Na ostatni odcinek to nie opłacało mi się tego robić. Dobra, ten pojechał. Naraz to weźmie? Jo. Ten się tu dołem jakoś przejedzie. Dobra, te stoją pełne. Te mrugają wszyscy. Ósemka podjedzie do tego. No dobra, dam radę jak ci. Ja obserwacja mogę na co zrobić. Na bok sobie zjedzie za kombajnik elegancko. Także elegancko sobie. Się wspina. Sędzik grzeje sobie powoli. Ten zawraca, ten zawraca. Ten jeszcze w miarę kosi, chociaż już pewnie stoi. Nie wiem, może uda się Dżungirowi podjechać do niego, zobaczymy. No, wdrapał się na górkę, to od razu poszedł. No i dobra, elegancko, ostatni przejazd. A idę se snapu pootwierać, bo nie ma co robić. Ja sobie posiedzę w idealu, bo ideal będzie zaraz się stawiany, także spokojnie. Więc damy radę sobie, elegancko. To trzeba zobaczyć tam. O dobra, już obejrzany. Ostatni snapik. Dobra, snapy pootwieramy. 40% baterii. Na zegarze. Prawie realny czas. U nas na zegarze, a... Odcinka mamy minut 38,5. No, czyli mamy 40 minut odcinka, a skosiliśmy taki hektar. Nic nie pozostało, tylko pogratulować. Nie, dobra, nie mogę zawrócić. Tutaj muszę iść to szybko. No dobra, muszę to zobaczyć. Znaczy, z pewno. Więc sobie to przeskoczy. I powinien się wsypać tutaj, do tego. Tutaj trzeba będzie dostawić jeszcze silosów. Nie pamiętam, jak ten zestaw się łamał, ale ten chyba najsłabiej się łamał. Jest najbardziej wysunięty. O tym mówiłem, że najsłabiej się łamie. Dobra. Dało radę. Na zdrowie. Dobra, da radę. To teraz muszę zrobić taki myk. To wyrównać. Wiem, że to ładnie nie wygląda. Ale na ten ostatni odcinek no muszę.
Dobra, ty się tu syp, a ja idę zobaczyć szybko, co mam w nim zrobić. Aha, okej. Okay. Miałem czemu cuknąć, bo... O, obciążę. Dobra. Ale już powinien pójść. Czy ten jeszcze zdąży zawrócić sobie? Wariacik. A, i trzeba dobrać troszeczkę kryty, żeby postawić sobie silosy. A ja sobie spokojnie go spłacę z paneli. Czy weźmiemy sobie tak z... A. 300 tysięcy. Może być 308. Nie ma problemu. Zaraz puszczę tylko Idala sobie nie kosi i ogarnę te sylosy tam dodatkowe 3. Bo to w innym wypadku będzie ciężko ogarnąć. Silosy, dodatkowy zbiornik. I lecimy raz, dwa, trzy. Trzy na razie postawię, 800 ton to jest. To jest 800 ton. W sensie 300 ton dodatkowe, nie? O to chodzi. Chociaż tutaj czy będzie 800 ton? W sumie jeszcze ładny hektar pola został, jakby nie było, nie? Jakby nie było, to jeszcze hektar ładny pola został. Tak więc, no, nie wiem, nie wiem. Demian trzeba 8R puścić. I co stoi? Nie, no ten klas tutaj najwięcej robi chyba. Ładny hektar kosi. Na długie przejazdy cały czas. Więc tego kombajniku tutaj jestem najbardziej zadowolony. Ma najwięcej godzin chyba nawet z kombajnów. No, repręza wraca, tutaj już mu tutaj niewiele zostało. I dalej tak sobie to pokosi. I do tego miejsca i tutaj tak, i to się skosi razem, to dobra. Zbierasz taki wybiegnik? Aż taki długi odcinek nie powinien wyjść. Można było się spodziewać. Bo ile mamy hektarów skoszonych? 47 minut? 34. I tak, czyli połowę pola mamy skoszoną teoretycznie. Chyba, że to jest zły przelicznik. Co? No, pewnie długo. Dobra, i zobaczymy, czy ta radę była, czy to wysypać, to coś. Czy no da się, na pierwszą jeszcze się da wysypać, ale na tym drugą już się tak nie da. Ale ja wolę sobie stanąć i na spokojnie to wysypać, bo po co męczyć się. Ksiądz w butach. Dobra, elegancko.
Tutaj wszystko stoi, dobra. I dalej sobie kosi, kosi. Więc no kurde, jeszcze raz mniej zostało do kuszenia. Mam 46 minutę, także nie będzie tragedii. Jeszcze muszę sobie pooglądać dzisiaj. Bo nie wiem, chyba pierwsze pooglądam. Jest jako może 14. 14 jeszcze pójdę sobie. To jest więc zasilny ostatni sobie nagram jutro w pierdziele. Jutro albo nawet w niedzielę. W niedzielę nie, ale na pewno jutro. No bo myślę, że nie będzie sensu dłużej czekać. No nie, ja teraz na Silos pojedzie. Baran jeden. Ten na 50%. Co to? Średnio, średnio. Ale na 3 razy to powinien wziąć, czyli góra, dół. Takiej konfiguracji, w sensie góra. Z powrotem. 3. No, tylko że to jest trochę szerzej. No może weźmie. A jak nie, to pewnie zostanie niewielki przejazd. Jak więc no. Tak. 47 minut odcinka. Elegancko. Okej. O, dobra. Kuba Buchajczyk rzucił film, także będzie co oglądać. Nie no, ja chcę do tego cypla tutaj wykosić, do tego, a potem go w tą stronę puścić. No i taki jest mój plan. No i dalej. Utter, utter belt. Dobrze, nie będę tego śpiewał. I elegancko, no. Kolejna wszepa pełna. Kolejny zbiornik. Trochę tych zbiorników już dzisiaj się wysypało, no. Tylko czy on ruszy? Ruszy, dobra. Gdzieś tam w szaki pojedzie. Tak, 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 tak. Tak go puszcza. Do Magnuma się przesiądę od razu. Tutaj jest pełne, także spokojnie. Tutaj się nie wysypisz. Tą tablicę jeszcze sobie postawię na szybko. Już sobie, o, przykład.
nie, tu muszę teren szybko poprawić. Tu mnie szybciej jak się da. To niech on przejdzie tymi przyczepami. Nie! Czemu ja tak rzuciłem nim? Ile tu jest on? A ja to duże postawiłem, dobra, bez sensu. 47 i 30, no to mamy 70 ton. Dobra, ja szybko to poprawić, bo to masakra. Tak niech zostanie. Tak może zostać, dobra. Kurde no. Ile mamy? 76 ton. A to jest 800 pojemność, dobrze. I mamy jeszcze 720 ton do zmieszczenia. No tak, 720, no to jo, to wejdzie. O, bo tu już końcówka to. Fint jedzie, dobrze. Te się tu wysypują. Nie, na serio, aż tyle by brakło. Chyba puszczę sobie, a nie, tu będzie 9x kosił za chwilę, w tą stronę. Więc sobie to wykoszę, ten cypelek tutaj, i puszczę sobie tego cypelka. Ideala, będzie gitara. Także będzie idealnie. Rozumiem. Jak najbardziej. Że mamy 54 minutę odcinka, a już prawie po polu. Skoszone 43 hektary. Nie pamiętam, ile tu było skoszone naokoło. Ile tam by było na liczniku, bo to w sumie jak kosiłem naokoło, to wtedy jeszcze kończyły się tutaj te pola się kończyło jeszcze kosić. Tak więc to tak nawet nie wiem, ile tutaj było naokoło hektarów z tych dwóch przejazdów skoszone. A bo nie powiedziałem tego na początku odcinka, że dwa razy w koło objechane pole miałem. A szczerze mówiąc, to dobrze, że go tak obróciło, to przynajmniej go przestawię, bo tutaj lekszy on już będzie. Muszę go cofnąć, bo dobra, mordo, zawracaj. To tu jeszcze John Deere się znalazł. Nie no, tylko pogratulować. Dobra, John Deere za chwilę się zajmę. Nieważniejszy jest Fendt.
żeby on sobie tutaj już wjechał i się zaczynał wysypywać, nie? Dobra, poszedł. Wiem, że to może nie fajnie wygląda, ale... Tak sobie podchodzę i ja przesuwam te ciągniki, no ale... Jakbym miał wsiąść, zwolnić kierowcę, kawałek wycofać, no to mi się nie opłacałoby. A tak to przynajmniej szybka akcja jest robiona. No i raz, dwa i może z powrotem na pole. Nawet tego ostatniego tu. No i dobra, i elegancko. Wyjść z tej altany, człowieku. Niech on się tu wysypuje na spokojnie. No, tak więc ten tego elegancko. Pomocnik F, a to klas, no to nie jest pełny. Mamy godzinę odcinka, mamy to, to jest to długie skoszone, to wszystko użone skoszone, tylko ten środek tu praktycznie został. No, idealnie on to kosi. Muszę mu chyba lekko pomóc. I więc w sumie tutaj zrobię ten jeden poprzeczniaczek taki malutki. I tak. No to ten kawałek raz dwa się skosi wtedy. No raz dwa będzie tutaj dziabnięty. Tutaj da już to do kasza, tam zaraz będzie Clay skosił z drugiej strony. Tutaj kosi już John Deere. No to lekko ponad godzinę film wyjdzie. A myślałem, że będą dwie godziny. Ale jednak... Jak się szybciej uwinęliśmy. Co mnie bardzo cieszy, przynajmniej film będzie mi ważył. A on do Magnum podjeżdża, dobra. Wysyp kotku co ma w środku. W sumie jedna kółka i tutaj by było co połączone by było. Dobra, pójdę tutaj do tego. I tu zrobię tanka. Niech stoi. I teraz do kombajnika szybko. Ciekawe czy idealnie sobie zawróci. Się zawróci, zawróci, no ale jak? Czy on to zawróci tak, w sensie czy zostawi Żyda, czy nie zostawi Żyda to mówi. Co tu się stało? Nie wiem, czemu ten kombajn tak to robi, ale... Wiecie co, ja tu chyba jednak zwolnię sobie tego John Deere'a. 8R sobie pojedzie. Ja sobie go zwolnię. I on sobie będzie cały już po prostu na środku pola. Puszczę sobie klasa w jej kosi. W sumie mam 3 kombajny, no to... One sobie poradzą. A jak John Deere nie będzie kosił przez tą końcówkę odcinka, to co tam się stanie? Mamy godzinę materiału. I skoszenia mamy 46 parów. No to może było pół minuty niekoszone. I zobaczymy, no to... No, no mamy 46 parów. Tak więc... Na spokojnie od... 8, 10, 57 ton będzie.
No to zostały 4 przejazdy. Tym kombajnikiem tutaj coś kręci. Coś wykręcić nie może chyba. Dobra, tą stronę pola nie kosi. Czemu on na drugą wysypał? Nie wiem. Dobra, jedź teraz. Tylko tak, usunąć żądanie i jedź teraz. Ty, no ale tak bardziej... No, tędy. Dobra, ten tu nie kosi. Ten tu ma dwa przejazdy. Na raz tego nie weź. No wraca? Powinien nawracać. No wraca. No i elegancko, i dał tu. Tej sobie da radę. Idealnie sobie da radę na tym kawałku w tym małym. Ten jest duży kawałek, także tutaj jeszcze klas będzie kosił. Tu się tylko miniaturkę walnie. Jeszcze se nie wiem, ale sobie jakąś se walnę później. Jakąś elegancko. Dobra, ten tu już nie będzie kosił. Ten ma dwa przejazdy. O, także godzina 3. Zaraz będzie skoszony. Czyli tak 10 minut maksymalnie. Tutaj case ma więcej kręcenia niż koszenia, ale coś się zmieni. Idealnie sobie tutaj ładnie nacina to. Się spokojnie, damy radę. Tu pewnie jeszcze kawałek sobie wytnie. Tak za pół metra. No pół metra, wiedziałem, że tak za pół metra wytnie zawsze i coś zawraca. Nie wiem czemu tak, ale no okej. Okay. Dobra, zaraz się nie będę kolidować, bo to zaraz idealnie to przetnie. To też nie będzie musiał tutaj tego rzepaku docinać. No. Puszczę go tak na pół headera. No, na 3/4 headera jednak nie na pół, ale dobra. I dalej sobie tu dotknie te pół metra. Już myślałem, że całe pole przejdzie, nie? Bo tak podejrzanie to wyglądało. No i elegancko. Magnumix podjeżdża. Tego to mogę w sumie ręcznie wysypać, bo on już nie będzie brał udziału w odcinku.
No i mamy... Nie, to jeszcze trochę... Trochę tego rzepaku jest. W zasadzie to rzepaku mamy... Tak, mogę sprawić przecież. 2,5 miliona, nie? Także mało to nie jest. Trochę jazdy będzie tymi czterema zestawami. Tylko nie wiem, gdzie będzie cena. Najlepiej jakby na centralnym elewatorze. Myślałem, nie. Tutaj sobie go zostawię elegancko. Tego. Niech stoi. Nie będzie przeszkadzał. Widzimy na pole, zobaczcie jak to tam wygląda. Idealowi zostały... No tak 3, może 4 przejazdy. Kurde, po te 300 kilo co zostało, musi jak podjechać na drugą szczepę, no. Siwy dym. Dobra, 30 ton jest na przyczepie. A jak tam tutaj ten? No dobra. Może ten kosper tak idealnie nie działa. Ale gdyby w zasadzie nie on, no to by ten odcinek tak szybko nie... Tak robota by nie była szybko zrobiona. Jednak jakby nie było, to dużo roboty robił. Gdzie ten tam pojechał barem? Nie wiem czemu aż tak daleko pojechał, no ale okej. A także godzinka 20 odcinka będzie około. Co tu się stało? A, dobra. Bo on stanął, nie zauważyłem. No ja, on na tylnie mi... Wtedy będzie myślał, że ma pełny zestaw i pojedzie. No, na ten jeden zbiornik jeszcze. Jeszcze jeden zbiornik tutaj będzie. Przejadę tak. No, już dużo nie zostało, już widać ile zostało. To prawie nic nie zostało już. A mamy godzinę 10. Myślałem, że będzie 2 godziny odcinek, ale jednak nie będzie. No normalnie lepiej, bo to by mnie film dać ważył. I dla was też w zasadzie trochę lepiej, bo będzie troszeczkę krótszy. I będzie wam się tak dłużył chyba.
I w zasadzie jak Fendaj będzie teraz pełny, to Fendaj już nie przywozić, bo nie opłaca się. Bo John Deere przyjedzie jeszcze raz, bo musi ideale odebrać. Jeszcze jest case, 20 tam ton ma do zmieszczenia, 29. No to myślę, że na te dwa zostały się zmieścić spokojnie. Tak więc case'a już nie przeprowadzą. Tam to ma dwa przejazdy i dalej. Może jakby dobrze poupychał, to może i by na case'a weszło. Ale to tak się nie da, chyba. Nie, niech on przyjedzie, bo tam przyczepę na pewno będzie jeden przyczepę miał. Nie wiem, Fendt już nie przyjedzie. Będzie 8 ton. A Fendt ma też... Pełny zbiornik będzie Fendt miał. No to nie, to by nie weszło na to. To John Deere musi przyjechać. Kraksa, masakry. Dobrze. Trzeba zobaczyć, co tutaj się stało z Fendem. A, bo to jest taki dziubek. No i dobra, i skoszony. Musimy się zaraz zagarnąć za na miniaturkę. Wszystkie kombajny się zwiezie w jedno miejsce. Jakąś miniaturkę trzeba będzie fajną wymyślić. Nie, tego muszę szybko ogarnąć, żeby on przejechał jeszcze na pole. No on tam musi przejechać. No i dalej dojeżdży na dół i będzie po zbiorach. O, okej, normalnie nie wejdzie. Masz 38 ton, to nie da rady. Są 20 ton, to nie, to jest prawie cały zbiornik idealny. Idealny ma prawie cały zbiornik, także nie wlazłby. Jak Fendik przyjedzie, to zaraz będzie wyłączony. Tam przestanie nadal mi do kolejnego odcinka będzie cały pleciego. Dobra, koniec. Jeszcze gdzieś tu nadała się miniaturka prawie. Się nie daje mnie zdaje. No dobra, tak zrobimy. Pół headera puszczę. Ten tu powinien przyjechać, już jedzie, dobra. Muszę tutaj szybko tego wyłączyć. Bo, o, case już nie będzie potrzebny. Jak więc case'a gdzieś tutaj sobie zostawię, niech się wysypie.
Idealnie to zagarnie i 9x trzeba podjechać tam bliżej. I dobra, będziemy kończyć ten odcinek. A rzepaku wam dokładnie powiem w kolejnym odcinku, ile dało. Ale mogę wam powiedzieć, że jest... No, tam 4, tam jest pełna wszczepa. 43. Dobra. Czyli 2,5 miliona rzepaku mamy. Tak więc ładnie. No, ja myślę, że będziemy kończyć ten odcinek. Bo to nie ma co. Dobra, już słyszałem, że odpalał. No i dobra. W sumie niepotrzebnie takie duże to postawiłem, ale... Niech będzie, nie? Utter, utter, putter, belt. No i dobra. Zrobione zadanie. Zadanie zrobione, wykonane. Godzina 20? Niecała nawet. Czyli mamy 80 minut. No czyli... Dobra, kończymy. Czekaj, to trzeba zrobić tak. Zatrzymę kierowcę na razie. Dobra, tego mogę... Czekaj, albo nie, dobra, niech on tu jeszcze stoi. Trzeba będzie miniaturkę jakąś zrobić. Może dwuczęściową? W sensie... O, tutaj, tutaj. O, tutaj narobię jeszcze idealnie. Elegancko ty. Dobra, już mam pomysł. Dobra, także na razie trzymajcie się. Cześć, tego odcinka. Cześć. Widzimy się w kolejnym już jutro z serii Kolonia 1990. Na razie.